Witam wszystkich tukadomania.pl. W dzisiejszym odcinku będziemy wstawiać tekst do naszego rysunku. Aby wstawić tekst, wystarczy kliknąć na ikonkę na pasku narzędzi Tekst. Tekst. Pierwsza ikonka z góry jest to wiele wierszy, druga ikonka jest to jeden wiersz. Jednakże polecam używania ikonki wiele wierszy. Klikam na ikonkę wiele wierszy, AutoCAD prosi nas o określenie narożnika. Klikamy. I co się teraz dzieje? Otóż teraz określamy zakres naszego tekstu. Otóż co to znaczy zakres tekstu? Zakres tekstu oznacza zawijanie naszego tekstu, czyli jeśli w tej sytuacji kliknę teraz lewym przyciskiem myszy i przykładowo wpiszę jakiś tekst. Aby nasz tekst się pojawił na ekranie, wystarczy kliknąć na ikonkę OK, bądź kliknąć poza zakres naszego tekstu. Jak widać, tekst nasz się wstawił, jednakże jest on bardzo małym tekstem. Aby zmodyfikować nasz tekst, czyli wejść w ustawienia tekstu, można to zrobić na kilka sposobów. Na początek musimy zaznaczyć nasz tekst. Klikam na nasz tekst i mogę teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy i z naszego menu edytować tekst wielowierszowy. Nacisnę Escape. Innym sposobem jest po prostu dwa razy szybkie naciśnięcie na lewy klawisz myszy. Nacisnę teraz dwa razy szybko na lewy klawisz myszy. I mogę edytować nasz tekst. Zaznaczę teraz nasz tekst. Przejdę do wysokości tekstu i zmienię 2,5 na 25. Potwierdzę, klikając na ikonę OK, nasz tekst się zwiększył. Teraz, gdy zaznaczę nasz tekst, otóż widać, że w tym miejscu nasz tekst będzie się zawijał. Czyli jeszcze raz wejdę w nasz tekst, zaznaczę nasz tekst, skopiuję go. Nacisnę spację i wkleję. Jeszcze raz wkleję, jeszcze raz wkleję i tak dalej. Kliknę poza obszarem tekstu. Jak widać, nasz tekst się zawija. Teraz mogę modyfikować nasz obszar tekstu. Jak widzicie, gdy zmniejszam obszar tekstu, nasz tekst się dalej zawija. Teraz poszerzę nasz obszar tekstu. Wejdę jeszcze raz w ustawienia tekstu, klikając dwa razy szybko na tekst. Wymarzę pozostały tekst, nacisnę Delete, jeszcze raz wyjdę z tekstu. Na dziś to by było tyle. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.